Ojciec. Ojcze, co ojciec tu robi? Mama ojca przysłała. Chce mnie przekonać, żebym wróciła do domu. Tak. Przesadza. Mówiłam, że nic mi nie będzie. Martwi się o ciebie. Nie ma tu nikogo w promieniu 10 kilometrów. Dlatego jest bezpiecznie. Przyjechał ojciec na próżno. Nie wrócę. Nie możesz zostać tutaj sama. Proszę ze mną zostać. Żartowałam. Przed wyjazdem proponuję kawę. Dziękuję. Proszę za mną. Jeśli Anna ich nakryje, skrzywdzi siebie albo księdza. Nic nie rozumiem. Nie rozumiem, kogo nakryje, z kim on jest, z Klarą. Miała być Buenos Aires. To długa historia. Jak Anna tam się znalazła? Pojechała ze mną. Wychodziłam z domu, żeby tam pojechać, a ona się uparła, żeby ze mną jechać. Ale pani jest tutaj, a ona tam została na noc. Muszę wracać. Nie. Zacznie coś podejrzewać. Ja tam pojadę i przywiozę księdza. Może coś wymyślę. Dobrze, a ty czekaj, bo nie skończyliśmy rozmawiać. Co tam robi Klara? Przepraszam, ale nie mam ochoty rozmawiać. Nigdy nie rozmawiamy, więc po co zaczynać? Właśnie, w razie czego będę w hotelu. Do widzenia. Jasne. Słyszałam, że Korache postawił pana w głupiej sytuacji kilka razy. Ludzie wymyślają różne rzeczy, uwielbiają śmieszać tych z góry. Pamiętam, że wydarzyło się coś w Pozo de las Almas, co pana ośmieszyło. Kiedy pojawił się ten człowiek, jak on się nazywał? Castella. Myślałem, że jest pani poważną dziennikarką i nie zbiera pani bajek. No, una coleccionista de faulas. Widzę, że nie podoba się panu opowieść o Korache jako współczesnym Robin Hoodzie. Naprawdę? Korache jest złodziejem i mordercą. Jeśli zamierza pani zrobić z niego bohatera, to proszę nie liczyć na moją pomoc. Postaram się być jak najmniej stronnicza. Niech pan opowie swoją wersję napadu na spółdzielnię. Niektórzy twierdzą, że to pan wszystko urządził, żeby zrzucić winę na Korache. Widzę, że zapomniała pani o groźbach i odzyskała bystrość umysłu. Próbuję opowiedzieć ludziom prawdę. Czy to źle? Ależ skąd? Amanda, co tu robisz? Muszę z panią porozmawiać. Tak? Szuka pani informacji o Korache. Opowiem pani coś. Coś, o czym nikt nie wie. Przestań. Ona pani nic nie powie. Proszę jej nie ufać. Amanda, wyjdź. Pani przeprowadza ze mną wywiad. Możemy dokończyć później. Dziękuję. To właśnie tutaj spędziłam najszczęśliwsze chwile w życiu.
Dzięki ojcu zaczęłam chodzić. Nieprawda. Nie chcę o tym więcej rozmawiać. Ani ja. Spędzaliśmy tu wakacje. Nie odstępowałam taty na krok. Był dla mnie wszystkim. Przyjechał tu ojciec tylko dlatego, że mama o to prosiła? Clara wyjechała, a ja jestem tu sama. Przepraszam. Nie chciałam ojca przepytywać, ależ nie, masz rację. Nie tylko z powodu twojej mamy tu jestem. Też się o ciebie martwiłem. Pomogę. Nie przejmuj się. Gdzie łazienka? Korytarzem prosto do końca. Przepraszam. Jak się masz? Źle. Myślałam, że to będzie dobra kryjówka. Znajdziemy inną. A co teraz? Ona mnie zabije, jeśli się spotkamy. Nie znajdziecie, spokojnie. Zabiorę ją stąd. To ja muszę uciec. Nigdzie się stąd nie ruszysz. Proszę. Umrę bez ciebie. Ojcze? Nie potrzebuje ojciec pomocy? Nie, wszystko w porządku. Plama zeszła? Tak. Może wysuszymy sutannę? Nie trzeba. Czy u Kosty coś się wydarzyło? Nie. Mam do pani pytanie. Dziękuję. Ale proszę najpierw opowiedzieć o tej rewelacyjnej informacji. Niech pani zapomni o Korachę i wyjedzie stąd jak najszybciej. Jest pani w niebezpieczeństwie. Po to wyciągnęła mnie pani od Kosty? Co pani ukrywa? Wiem, że to pani mi groziła. Mówiłam już, nie boję się pani. Zobaczymy. U Kosty wyglądała pani na przerażoną, chociaż trudno w to uwierzyć. To ja panią chronię. I oczywiście nas wszystkich. Estoy cuidando también a todos nosotros. Hagamos una. Proszę mi opowiedzieć to, co próbuje pani ukryć. Y yo le prometo que después me voy. Gracias. Dzięki za ochronę, ale sama sobie poradzę. Teraz niech mi pani pozwoli zająć się pracą. Déjeme hacer mi trabajo en paz. Odprowadzę panią. I co? Nie posłuchała cię. Buntowniczka z niej. Ile razy mam powtarzać, żebyś tędy nie wchodził? Nie unikniesz przeznaczenia. Noc i tak nadejdzie. A ona umrze. Tak jak pielgrzym. Nie mam pojęcia, skąd wezmę na to siły, których prawie już nie mam, ale przysięgam, że cię zniszczę. Przysięgam. Nie przysięgaj na próżno.
Czas na nas. Ja tu zostanę. Proszę cię. Dobrze się tu czuję. Mam ochotę rozpocząć nowe życie. Mówisz tak, jakbyś była martwa. Byłam. Narodziłam się na nowo po wyjeździe Klary. To złe, co mówię, ale tak właśnie jest. Kiedy jej nie ma, czuję się wolna. Między nami sporo zaszło. Ale jeśli ojciec tu przyjechał, to znaczy, że... Pero si vino hasta acá a buscarme, si se preocupa tanto por mí, quiere decir que... Martwię się o ciebie jak o wszystkich wiernych. To magiczne miejsce. Byłam tu szczęśliwa. Bóg nas połączył właśnie tutaj. To może być nasza kryjówka. Rozpocznijmy wszystko od początku. La oportunidad para empezar nuestra historia de nuevo, sin que nadie nos juzgue. No es así, Ana. ¿Pero cómo te volviste? Loca. Oszalałam. Dígalo, padre. Proszę mówić. Ana, yo no vine para esto. Nie przyjechałem tu po to, a może tak. Y no lo sabe. ¡Ale, Juan! Bueno. Nie tylko ojciec za mną tęskni. Matka pana przysłała? Co się stało? Tragedia. Pamięta ojciec Don Nicolasa, który zawsze siadywał w ostatniej ławce? On umiera. Potrzebuje ostatniej posługi. Jedźmy. Obiecaj, że nie zostaniesz tu na noc sama. Proszę. Dobrze. Niech mama po mnie przyjedzie. Nie zostawicie mnie w spokoju. Dziękuję. Idziemy. Przepraszam. Dokąd to? Wychodzę. Nie muszę się przed tobą tłumaczyć, wiem, ale wolałbym, żebyś nie wychodziła. Ten szaleniec z nożem nadal jest na wolności. Nie złapią go. Wiem o tym, ale pomyśl o Lautaro. Umrze, jeśli coś ci się stanie. Dlaczego tak o mnie dbasz? Jeszcze... Nie bój się, nic mi nie będzie. Co tu się dzieje? Czym powinienem się przejmować? Mów. Dokąd poszła? Nie wiem. Wiesz, do kochanka. Nie ma żadnego kochanka, zrozum to wreszcie, ona kocha ciebie. Martwię się o nią, bo w okolicy grasuje ten szaleniec z nożem. To już moje zadanie. Idź do niej. Zajmij się żoną. Potrzebuje cię. Jak tam Buenos Aires, Clara? Baja eso, Ana.
Bajaj, su. Odłóż to, proszę. Qué imbécil. Ale ze mnie idiotka. Ahora entiendo la obsesión de mamá por sacarme de. Teraz rozumiem, dlaczego mama chciała mnie stąd zabrać. Rozumiem. Quería dejarte. Żebyś została sama z ojcem Juanem. Nie. Él vino. Przyjechał do ciebie. Nie. Sí. Tak. Udawał, że się o mnie martwi. Wiesz, że milcz. Nienawidzę cię z całego serca. Dobrze, że się boisz. Mam ochotę cię zabić i powiedzieć, że to był wypadek. Byłam sama w domu, usłyszałam hałas i strzeliłam ze strachu. Nie wiedziałam, że to moja siostra. Jestem niewinna, wysoki sądzie. Miałam ochotę ją zabić, ale tym razem to był wypadek. Soy inocente, señor juez. Muchas veces tuve ganas de matarla. Pero esta vez fue sin querer. Basta. Dość. Basta. Basta. Mátame. Zabij mnie, ale przestań poniżać. Por favor. Nie rób z siebie ofiary. To ja nią jestem. Jak Elisa mogła zostawić ją samą w domu, kiedy ten szaleniec z nożem grasuje po okolicy? Proszę się nie martwić. Na miejscu tego szaleńca bałbym się Anny. Gdzie Elisa? Muszę z nią porozmawiać. To ważne. Marcia, zostawiłam pieczeń w piecyku. Zajrzyj do niej. Już. Dziękuję. Co z nimi? W porządku, ale proszę jechać po Anę, zanim odkryje Klarę. Jak mogłam zostawić tam obie same? Anna zgodziła się wrócić, ale pani musi po nią jechać. A Klara? Ja się nią zajmę. Idę po kluczyki. Proszę się modlić, żeby Anna nie znalazła Klary. Cały czas się modlę. Chodź na mnie. Co z tobą? No chodź, kochanie. Tatuś. Co wy tu robicie? Przestań, już o tym rozmawialiśmy. Właśnie. Mówiłem, że nie chcę was widzieć w moim domu. To też mój dom. Nie prowokuj mnie, bo pożałujesz. Niech jego rodzina zapewni wam dom. Kochanie, możemy wrócić do hotelu. Nie, Nora Fonsa de Guzman nie będzie mieszkała w hotelu. To był mój dom. To jest mój dom. Nikt mnie stąd nie wyrzuci. Zostaw. Zostaw. Zostaw je. Puść. Wiem, co się z tobą dzieje. Jesteś zazdrosny, bo on jest mój. Ostrzegam cię. Bo co? Nie prowokuj mnie. A co, zabijesz mnie? Oboje nas zabijesz? Brakuje ci odwagi? Pomyśl, co powiedzą ludzie, kiedy wrócimy do tego hotelu. Nie chcesz nam dać schronienia. Zaczną gadać o tobie i twoich skłonnościach. Zabierz walizki. Udam, że cię nie słyszałem. A ty? Jesteś pewien tego, co robisz? Tak. Zabierz je. Chodź tutaj. Przyzwyczaisz się. Zobaczysz. Zupełnie oszalałaś. Co zamierzasz? Zabijesz mnie? Możliwe. Bardzo mnie skrzywdziłaś. Ja? A kim ty jesteś, żeby mnie oceniać? Tym, kto trzyma broń. Co ze mną zrobisz?
Masz. Le vas a escribir. Napiszesz list do ukochanego. Agarra eso. Bierz to. Y escribí. Pisz. Mi amor. Kochanie. Hazlo. Escribí. Zrób to, bo zaraz napiszę go twoją krwią. Wybacz, że kazałem ci czekać. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Siadaj. Dlaczego mnie wezwałeś? Chciałem porozmawiać o Pedro. Nie rozumiem. Co u was? Wybacz, ale nie wiem, do czego zmierzasz. Racja. Rzadko rozmawiamy. Nie chcę się wtrącać, ale martwię się o Pedro. Z nim jest o wiele lepiej. Pomagam mu. Nie jest lepiej. Może nawet gorzej. Ma obsesję na punkcie niewierności kobiet. I uważaj na niego. I me parece que vos tendrías que estar alerta. Mówiłeś coś o mnie? Nie, ale o Nenie. Boję się, że ją skrzywdzi. Dlaczego? Co on ma z nią wspólnego? Uważa, że Nena zdradza Lautara. Naprawdę? Gdyby nawet. Wiem, że to dla ciebie trudna sprawa, ale ja się martwię o Pedra. Mówił do mnie o Nenie w ten sam sposób, jak kiedyś o Klarze. A wiesz, co spotkało Klarę? Co to znaczy? Co ty mówisz? Że Pedro zaatakował Klarę? To nie on jest tym mordercą z nożem. Nie denerwuj się, chcę wam pomóc. Porozmawiaj z nim. Porozmawiaj. Dobrze. Oczywiście, ale Pedro nie jest mordercą. Uważaj na to, co mówisz. Permiso. Niemożliwe. Gabrielu, mówię ci, że go widziałem. Poważnie, braciszku. Posłuchaj, nie nazywaj mnie braciszkiem ani Gabrielem. Jeśli ktoś to usłyszy, obu nas powieszą. Proszę, jestem ojciec Juan. Widziałem anioła, przysięgam. Stał obok mamy, przysięgam. Był biały, uśmiechał się i przeszedł nade mną. Nie kłamie. Przecież nie wymyśliłbym czegoś takiego. Jesteś blisko Boga i na pewno wierzysz w anioły. Jeden strzeże mamę. Nie wiem, czy chce ją zabrać. Mamo, on nie wierzy, że widziałem anioła. Ten anioł był przy tobie. Pipo go widział. Właśnie, wierzę ci. Zostawisz nas na chwilę samych? Tak. W porządku. Nie jestem taka samotna. Chcę wrócić do tematu tej dziennikarki. Nie chcę, żebyś się z nią spotkał. Myślałem, mowy nie ma. Uważam, że to dobry moment, żeby Korache oczyścił swoje imię. Ta dziennikarka może pomóc. Jest w niebezpieczeństwie. Nie zbliżaj się do niej. Jak to? Costa ją zabije. Dlaczego? Przecież Costa prześladuje mnie, a nie ją. O czymś mi nie mówisz, tak? O czymś nie mówisz. Coś ukrywasz. Ta dziewczyna za bardzo się pośpieszyła. Wybrała ciebie, a nie Manuela na temat swojego reportażu i zamierza napisać prawdę. Manuel jest wściekły. Obiecaj, że choć ten jeden raz będziesz się trzymał z daleka. Obiecaj, ten jeden raz. Dobrze.
Tym razem będę się trzymał z daleka. Przysięgnij. Nie robię tego. Przysięgnij. Przysięgam. Anna, gdzie jesteś? Anna! Nareszcie przyjechałaś. Ojciec Juan mnie prosił. Zastanowiłam się i postanowiłam wrócić. Co sprawiło, że zmieniłaś zdanie? Mogę tu przyjechać w każdej chwili. Nie chciałam cię martwić. Ojciec Juan coś ci powiedział? Powiedzmy, że tak. Przysłałaś go do mnie? Tak. Zawsze liczysz się z jego zdaniem. I miałaś rację. Idziemy. Idź do auta, ja sprawdzę, czy wszystko zamknięte. Oczywiście. Przestań mnie sprawdzać. Wcale tego nie robię. Idziemy? Tak. Zapomniałam torebki. Idź, zaraz cię dogonię. Dobrze. Nie teraz. Otwórz. Co takiego? Chcę porozmawiać. Wyjdź. Zaraz. Nie teraz. Możesz poczekać? Nie mogę. Potrzebujemy trochę prywatności. W takim razie wynoś się stąd, ubieraj się i wyjdź do salonu. Chcę porozmawiać. Dokąd idziesz? Co jest? Nando, nie mogę. Dokończymy to, co robiliśmy. Nie mogę. Nic z tego, spokojnie. Brakuje mi jeszcze najważniejszego. Muszę poznać Korachę. Nie martw się, zadzwonię. Pa. Po co tak ryzykować? Dlaczego? Nie poszło ci dobrze z Korachem? Nie chodzi o niego. Bardziej bym się obawiał kosty. Uważam na siebie. Myślę, że trochę go przeceniacie. Umiem o siebie zadbać. Nie martw się. To dla pani. Dziękuję. Nie ma za co. Udało się. Korachę chce mnie widzieć. Tomini! Właśnie do ciebie szedłem, akurat. Poczekaj, nie zaczynaj znowu kłótni. Nie zaczynam, tylko kontynuuję. Wiesz, że musiałem wyjść. Wiem. Ratować księdza przed katastrofą, jak zawsze. Koniec z tym. Cały dzień się nad tym zastanawiałam i podjęłam decyzję. Jaką?
Nasz związek będzie czysto handlowy. Co? Dobrze słyszysz. Mam dość. Nie chcę już czekać na miłość mojego życia. To bzdury. Ze wszystkich mężczyzn, których w życiu poznałam, a było ich niemało, ty jeden nadajesz się na ojca dziecka. Proszę cię o nasienie. Wykaż się trochę. Co robisz? Jak to co? Co to jest? Za kogo mnie bierzesz? Masz mnie za byka rozpłodowego? Co ty wygadujesz? Mam milion wad, ale nie proś mnie, żebym ci zrobił dziecko za pieniądze. Jesteś okropna. Nie znałem cię z tej strony. Nie chcesz być ze mną? Masz mnie dość? W porządku, rozejdźmy się. Co ty mówisz? Ten dom wariatów ci zaszkodził. Mówię prawdę, nie zwariowałem. Widziałem go obok mamy. Był biały i się uśmiechał. Nie wiem, co się z nim dzieje. On ma czy twierdzi, że widział anioła ze skrzydłami. Mama mi wierzy, prawda? Anioły są dobre. Dajcie spokój. Wszyscy tracimy tu rozum. Przepraszam. Witaj. Hola, Mercedes. Hola. Nie ma tu Petra? No, wyszedł niedawno. Znowu się pokłóciliście? No, nie. Powiedział, dokąd idzie? No. Nie. Stało się coś? No. Muszę go znaleźć. Co się dzieje? Nic. Jak wyglądał? Dobrze. Jest dość dziwny, ale nie od dzisiaj. Nie chcę o tym teraz mówić. Porozmawiamy innym razem. Dziękuję. To się źle skończy. Jesteś bezczelny. Zaskoczyłam ojca? Nie. Tak się umówiliśmy. Zastanawiałem się i uważam, że to kiepski pomysł. Koniec kłamstw. Nie było żadnego umierającego. Santo przyjechał ojca ratować. Santo mintió cuando vino a buscarlo. A rescatarlo. Nie obwiniaj go, że się bał. Okazałaś się bardzo niebezpieczna. Nie jestem. Może trochę zdesperowana. Czasem robię rzeczy, których potem żałuję, ale potrafię być dobra. Dobrze ojciec wie. Może przesadziłem. Dlaczego ojciec to robi? Zawsze wychodzę na tę złą. Przepraszam. Wiem. Potrzebuje ojciec czasu. Klary nie ma, więc to tylko kwestia czasu. Mam go mnóstwo. Przekona się ojciec, kto kim jest. Klara uciekła. Nie potrafiła sprostać tej miłości. Wystarczyło, że nazwali ją puszczelską i przestraszyła się, ale ja tu jestem. Nie wstydzę się kochać człowieka, którego nie powinnam. Proszę, o co? Wiem, czas i wolność wszystko załatwili. Klara już nigdy nie wróci. Skąd wiesz? To ciekawość czy nadzieja? Znam ją, nie wróci. La Ignacia może być naszą kryjówką. Nie chciałem tu zamieszkać. Ale przyszedłeś tutaj. Żałujesz, że się ożeniłeś?
Jeszcze nie. Zrobiłeś to, żeby ludzie przestali cię wyzywać. Ale teraz czekają ci obowiązki. Jesteś mężem Nory Ponsa. Musisz ją kochać, szanować i dogadzać w łóżku jak prawdziwy mężczyzna. Musisz się sprawdzić jako samiec. Le vas a mirar bien el culo a Nora y a cuanta yegua se te cruce por el hocico. No me hables. Nie mów tak do mnie. ¿Qué vas a llorar? Rozpłaczesz się? Mężczyźni nie płaczą, zwłaszcza przy teściu. Y mucho menos le miran la boca al suegro. Idź umyć plecy żonce, szybko. Anda. Anda a enjabonarle la espalda a tu mujercita, anda pichón. Tam nie ma łazienki. El baño no es por ahí, ey. Maricón. Cholerny idiota. ¿Qué tal? Zapraszam. Buenas. Dzień dobry. Sí. Venía a ver. Ja do pana Kosty. Ah, pero nie ma go w domu. Sí. Wiem, ale prosił, żebym poczekał. Proszę do gabinetu. Dziękuję. Ukrywasz coś, nieprawda? Powiedz, że masz innego. Nie mam, kocham tylko ciebie. Nie wierzę. To po co pytasz? Bo chcę ci wierzyć. Ale nie potrafię. Nic nie rozumiem. Było nam tak dobrze. Co się stało? Nic, dziwnie się tu czuję, wciąż jestem sama. Nie wierzę ci. Nie wierzę. Chciałaś mnie poznać? Pan nie jest Korache. Jestem kimś o wiele potężniejszym. Jest twoja, panie. Kochanie, zdałam sobie sprawę, że nigdy nie będziemy razem. Lepiej będzie, jeśli wyjadę i nigdy tu nie wrócę. Kocham cię na zawsze, Clara. Nie.